Cześć, maestro. Co robisz? Słucham. Czego? A co czego? Dlaczego tak niegrzecznie mówisz? Ja niegrzecznie? No, podchodzisz, mówisz czego? Niby muzyk, artysta, skrzypek, wrażliwy. A tu chamstwo z pana włożył, to już chamstwo. Marcin, to qui pro quo. Nie, to był kabaret Dudek akurat. Qui pro quo, czyli nieporozumienie. Podchodzę do ciebie, pytam, co robisz? Ty mi odpowiadasz, słucham. No to dopytuję, czego? Ale ja nie słyszę. To daj głośniej, może za cicho słuchasz. Ale ciebie nie słyszę, bo muzyki słucham. Czego? Nie, tak się nie dogadamy. Za chwilę nagrywamy kolejny odcinek Mozarteum. Programu dotowanego przez Ministerstwo Kultury, a ty mięsem rzucasz. Jakim mięsem, Marcin? Cholera! No nie, panie ministrze, Filip powiedział... Mozarteum. Drodzy internauci. Drodzy melomani. Witamy Państwa w Internetowej Akademii Umuzykalniającej Mozarteum. Kolejny wykład wygłoszą Grupa Mozarta i ja, adiunkt Marcin Łukawski. Poranny głos programu trzeciego Polskiego Radia. Bardzo panu dziękuję. Niestety dziś Grupa Mozarta wystąpi w niepełnym składzie, ponieważ kolega Filip cokolwiek za nie mógł. Jak za nie mógł? Co za nie mógł? Jestem w świetnej formie. Filip, proszę cię, nie utrudniaj. Bardzo proszę. Oczywiście. Temat dzisiejszego wykładu: muzyk, zawody, zawodu. Na początku przyjrzyjmy się historii zawodu muzyka. Nie zawsze było tak różowo jak dziś. Umowy o dzieło, dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne, 50-procentowe koszty uzyskania przychodu. Jeszcze przed nagraniem, zanim tak brutalnie mnie napadnięto, słuchałem muzyki. Słuchałem akurat grupy Mozarta. To kwartet złożony z trzech bardzo kulturalnych dżentelmenów. Słuchając muzyki, pomyślałem sobie, że rewolucja technologiczna miała olbrzymi wpływ na muzyków i styl ich pracy. Ale o krótki rys historyczny poproszę kolegę Błaszczyka. Służę. Pewnie trudno w to uwierzyć, ale w XVII wieku nie było odtwarzaczy muzyki. Nie było magnetofonów, MP3-ek, serwisów streamingowych. Nawet radia nie było. Oj, to bardzo niedobrze, bardzo... Nasi inteligentni widzowie wiedzą, że skoro nie było odtwarzaczy CD i magnetofonów, nie było też kaset i płyt kompaktowych. Tu rodzi się kolejne pytanie, czy mógłbym? Oczywiście. Skoro nie było urządzeń do odtwarzania muzyki, zatem w jaki sposób jej słuchano? Otóż na zamkach, w pałacach i w letnich rezydencjach arystokraci posiadali odtwarzacze muzyczne w postaci kapel dworskich. A im bardziej zasobna szkatuła właściciela, tym liczniejsza kapela. Mogła liczyć od kilku do nawet kilkunastu muzyków. Z powodu braku przycisku play uruchamiano je w ten sposób. A tak wyłączano. W nieco inny sposób włączano kolejny utwór. Grajcie, a żywo! Kapele dworskie wykorzystywane do imprez tanecznych można też było przełączyć na inną, powiedzmy spokojniejszą, playlistę. Dajcie tchu złapać, a zalisz tancerze zmęczeni. I tak powstała muzyka kameralna. To od włoskiego słowa kamera, czyli salon. Nie mylić z salonem, bo tam powstała zupełnie inna muzyka. Każda kapela dworska miała swojego szefa, kapelmistrza. Na przykład Jan Sebastian Bach od 1708 roku był kapelmistrzem, a w zasadzie kapelmajstrem na dworze Wilhelma Ernesta w Weimarze. Była to świetna posada z sowitym wynagrodzeniem, co roku rewaloryzowanym. O, to jak emerytury dzisiaj. Wolfgang Amadeusz Mozart nie miał tyle szczęścia co Bach. Przez wiele lat musiał starać się o posadę kapelmistrza w Wiedniu i konkurować o nią z Antonio Salierim. I to pierwszy dziś przykład zawodu muzyka. Salieri kontra Mozart.
Kapelmistrzowie pisali utwory na zamówienie swoich szefów. Za miesiąc mój pałac odwiedzi książę Wilhelm wraz z małżonką. Przygotuj proszę specjalną symfonię na ich cześć. Posłuchamy jej po kolacji. Do kolacji oczywiście zagracie kilka suit. No jak to w jakim stylu? No w takim stylu, żeby pasowała do jagnięciny. A do deseru przygotuj coś lżejszego. Paweł, tak? Jest niezręczna sytuacja, bo teraz Filip miał mówić o życiu przeciętnych muzyków. A. Adiunkta nie ma, to chyba można go rozkneblować. Coś ty powiedział Marcinowi, że cię tak urządził. Czego? Wiesz co? To ja tutaj z pomocą śpieszę, a ty jesteś taki nieuprzejmy? No to ja powiem. Podczas gdy kapelmistrzowie na niektórych dworach mieli status gwiazdy, przeciętni muzycy byli traktowani jak służba. Mieszkali w czworakach lub wynajętych małych mieszkankach, bez wygód. Wynagradzani byli symbolicznie, a wielokrotnie musieli pracować na zimnie, bo akurat księciu zachciało się posłuchać muzyki podczas polowania. W późniejszych czasach głównym źródłem utrzymania muzyków nie były wcale honoraria z koncertów, tylko skromne sumy, jakie otrzymywali oni za lekcje gry na instrumentach. Lekcji udzielali m.in. Mozart, Beethoven, Chopin, Moniuszko, ja. O, ale już w XVIII wieku niektórzy muzycy stawali się celebrytami. I tak na przykład 13-letni Mozart nie mógł dostać się na własny koncert w Rovereto, ponieważ tłum okalający kościół nie wpuścił młodego muzyka na scenę. A skąd wiesz? Ja byłem tam. Akurat. Masz jakieś zdjęcie? No jakie zdjęcie? Człowieku, przecież wtedy telefonów nie było. Moniuszko też był celebrytą. Kiedy przybył do Warszawy na próby Halki, czyhali na niego paparazzi. Na każdym rogu stał malarz, pragnący sportretować Stanisława. A wiem to stąd, bo stałem i sportretowałem. Wow. Pięknie. Kurczę, masz rękę. A na koncertach Niccolo Paganiniego kobiety mdlały pod wpływem jego gry. Wiem, bo sam zemdlałem. O, to jak na koncertach Beatlesów. Proszę się nie martwić. Michał jest właśnie cucony przez wykwalifikowane służby i wiadro wody. A ja pozwoliłem sobie zdjąć obostrzenia, aby powiedzieć parę słów na zasadniczy temat dzisiejszego wykładu. Przypomnę, muzyk zawody zawodu. Jak państwo słyszeli, Wolfgang Amadeusz musiał konkurować z Salierim o posadę kapelmistrza w Wiedniu. Podobnych pojedynków historia muzyki zna znacznie więcej. Dziś muzycy co chwilę biorą udział w zawodach. Choćby egzamin do liceum muzycznego. 5 kandydatów na jedno miejsce. Egzamin na studia? 10. Wakat na stanowisku tutti w grupie altówek opery. 50 kandydatów na jedno miejsce. Jakby tego było mało, muzycy bardzo lubią uczestniczyć w konkursach. Skrzypkowie w konkursie imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. W konkursie Piotra Czajkowskiego w Moskwie. W konkursie Niccolo Paganiniego w Genui. Pianiści oczywiście też mają swoje konkursy, choćby monograficzny konkurs imienia Fryderyka Chopina. Muzyka
to nie sport. Jednak okazji do współzawodnictwa nam nie brakuje. Pan robi? Słucham? Czego?